I was contacted by a woman named Victoria. She claims to represent a client who was impressed by the way I took care of Ramirez, and now wants me to steal something for him. The target is a magical sword, owned by a nobleman and collector named Constantine. Little is known about Constantine, except that he is an eccentric new face in the city, and mostly keeps to himself. Victoria says the sword will probably be on display, but it will be well protected by guards and security systems. She also mentioned that the guards are tough and organized, and the mansion is confusing to navigate in. The house was constructed recently, so I've had to piece together my own map from observation and hearsay. Sounds like the place is a bit of a maze. I guess if you're rich enough, you can build any sort of madhouse to live in. This is going to be a challenging job, but it'll pay better than the last few I've taken. As usual, the front entrance is heavily guarded, but I've managed to find another way in. Of course, once I've picked up the sword, I'll still have to worry about getting back out. A we legiony, sława i chwała, z tej strony Młoteczka na waszych ekranach złodziej. Za moim oknem świta, na zegarku 4 rano. Jak niektórzy wiedzą, lato mi nie służy, tak więc przerzuciłam się na tryb totalnie nocny. Tak więc przed moim snem postanowiłam nagrać i zrenderować Tifa. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Nowa misja, nowe wyzwania, nowe zadania od Victorii, którą mieliście okazję poznać w filmiku. Mamy, jak widać, zwinąć miecz. Tutaj mamy napisane. Oczywiście mamy ukraść wszystko, co będzie tylko możliwe do ukradnięcia. I zwiać z posiadłości z mieczem w ręku, jakkolwiek by to nie zabrzmiało i cokolwiek by to nie znaczyło. Słuchajcie, ja pamiętam tę misję doskonale. I nie jest to łatwa misja. Całe szczęście pamiętam ją na tyle dobrze, że wiem, jaki sprzęt sobie wybrać. Na pewno będę potrzebowała dużej ilości strzał mchowych. Wynika to z tego, że w całej posiadłości tego faceta, ten miecz kisi, jest dużo tych posadzek takich stukających i będzie ciężko. Na pewno przydadzą się strzały wodne, ale strzały wodne to jest podstawa Tifa tak naprawdę. Przyznam się szczerze, że nie bardzo pamiętam, ile jest pochodni, a ile latarni, dlatego że owy ekscentryk naprawdę ten swój dom ma troszkę zakręcony i jest tam absolutnie wszystko. Niemniej jednak strzały wodne, mam nadzieję, się przydadzą. Za 2 miksturki leczenia. Ojej, jakie one drogie. No dobra. I granaty błyskowe. Myślę, że też będą całkiem w porządku. Po co granaty błyskowe? No cóż, nie oszukujmy się, czasem trzeba rzucić granat i uciec po prostu. Zacznijmy misję. Spadłam skądś, czyli przeskoczyłam mury. Ładny księżyc i taki, nie wiem, dla mnie smaczek, coś absolutnie fantastycznego, pomimo że ta gra jest stara i kwadratowa, ma animowane chmury. Ha! Niektórym do dzisiaj się nie chce tego robić, a jednak się da. Popatrzcie. I całkiem ładne gwiazdy. Dobrze, mam się dostać do środka. Podejrzewam, że trzeba by wejść przez balkon, ale zanim to zrobię, porozglądam się po ogrodzie. Może coś mi się uda zwinąć, ale mądrze by było chodzić przy ścianach na przykład i w cieniu. Ktoś idzie. Dobrze. Ktoś mi tu rozkosznie drepta. No może jednak nie. A jednak tak. A jednak ktoś się skusił. No dobrze. Pan strażnik. Panie strażniku, czy chce pan dostać wy? Nie chcę. O, chciałam mu jeszcze w locie sakiewkę zwinąć. Dawaj sakwę. Nie ciebie chcę podnieść, tylko sakiewkę. Dziękować. Do kąta. Ktoś jeszcze idzie. A może i nie? A, bo tam w kółko łazi jakiś pajac. Gdyby tak przykucnąć i spróbować się przekraść. Coś Garrett chyba wspominał, że drzwi są dobrze strzeżone i żeby z nich nie korzystać, ale... No cóż, Garrett nie zawsze musi wiedzieć najlepiej. A mogłam po prostu wejść balkonem. Ale nie, po co? Ktoś tam łazi jeszcze w środku. Po tej posadce stukającej. Jakby się tak przykucnąć i... przystalkować. O-o. Tak, to nie było zbyt sprytne. Chodź tu. O, w cuk, jest dwóch. Nie. Gdzieś miałam granaty błyskowe, ale jak to z nich skorzystać, kiedy mnie tutaj leją na dwa fronty? Idźcie sobie, nie lubię was. Sio, 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 sio. Naprawdę musicie. Panowie, dogadamy się jakoś. Nie. Nie. Haha, zaciął się. Ej, nie. To ja wam rzucę granata, jak go tylko wyciągnę. Nie są moje granaty, są! Są! Macie! Macie bucę! Okej, to ja szybko loaduję. To nie było najlepsze, co mogłam zrobić. No dobrze. Czyli jednak chyba trzeba będzie wejść z balkonem. Tam się nie da światła zgasić, niestety. Jakby się dało światło zgasić, to wtedy ja bym sobie tam, wiecie, hyc, hyc i by mnie nie było. A tak to, że tak powiem, dupka. Przecież tam jest jakiś taki znicz, ale ja durna jestem. Gdzie są strzały wodne? Coś tu idzie? Mógłby się zdecydować, w którą idzie stronę. Okej. Teraz młociu traf. Pełne skupienie. Ta, pełne skupienie. Ja widziałam skupienie. Czy tylko to w ogóle da się zgasić? Aj, chyba nie. 4 strzały. Ja wiem, że mnie zabijecie, ale ja zloaduję, naprawdę. Poszedł, nie poszedł. Poszedł, nie poszedł. No stary, zdecyduj się, bo mi tuptasz i ja nie wiem, w którą stronę leziesz. Chyba, że się od coś zaciął, to też jest możliwe. Tam. Zbliża się, dobra. Ech, ja i moje rozkminy. Nie, no nie wierzę. O, poszło. Już odżałuję tę jedną strzałę. Mogło być gorzej. Pytanie, w którą stronę lezie ten gościu, który jest tam w środku. Okej. Seems peaceful enough now. Aha, bo tu jest ta posadzka w ogóle, która jest straszna i tupiąca. Nikogo nie ma. Proszę, młociu, za pierwszym razem. Dziękuję. Ha! Udało mi się to zakraść. Tylko co mi to daje? Schowaj się w cieniu, Garrett. Dobra. Tak, a mogłam po prostu wejść przez balkon. Ale po co? Mogę się schować na tak długo, jak mi tylko pasuje. Kurczę, dwóch naraz. Nie. Nie ma mnie, nie ma mnie, nie ma mnie. Gdzie po tym stole tymi buciorami? Kurczę, mam jakiś klucz. Trzeba by ich, wiecie co. Tylko jak? Kiedy oni są wszędzie. Cisza zapadła, młotka pełne skupienie. Najlepiej by było, jakbym się tam gdzieś zakradła w ogóle. Gdzieś tam na tym dywanie go, wiecie, zdybała. Chyba że wiem, co robię. Wiem. Strzała mchowa. To będzie dobre rozwiązanie. Przy okazji tu zamknę drzwi. Niech się strzała mchowa rozrośnie. I zobaczę, czym tutaj to pomieszczenie straszy. Beczką z prochem. Dobra. Drabiną. Chodź. A, tym razem, patrzcie, całkiem nieźle. Poszło. Co my tu jeszcze mamy? Krasa. Daj pieniądze. No chyba nie bardzo, niestety. A tu? Oj, przepraszam. Ciągle zapominam, że to nie tak działa. A, balkon, dobra. A może tutaj po prostu jest otwarte? Nie, nie jest. Tak, i tutaj muzyczka się trochę zmieniła, czyli de facto chyba powinnam tutaj wejść z balkonem. Pokażę wam, jak mogłam to zrobić. Au, to nie było zbyt mądre. Strzała linowa. Chyba nie mieliśmy okazji jeszcze jej prezentować. Proszę bardzo. I teraz można sobie wskoczyć grzecznie. Strzałę linową oczywiście można ze sobą zabrać. Jak się ma mózg i to potrafi. Spróbujmy jeszcze raz. Garrett, zbieraj strzałę. Dobrze. Tak czy inaczej naprawdę da się ją odpiąć. Nie będę tutaj skakać jak małpa po suficie. Wrócę do mojego tam miejsca przyczajenia. Drabina. Powoli, Mociu, zejdź po drabinie. Ej, dlaczego te drabiny zawsze sprawiają mi tyle problemów? Dobrze. Nawet poszło. Zobaczymy, jak tam moje mchy. O, niemalże idealnie. Ha, widzicie, nie postukałam. Kurczę, on tutaj. Ajajaj, dupka. Trzeba się zaczaić. No niby tu jest ciemno, więc może dam radę. Muszę tu na niego poczekać. Chociaż nie, to będzie głupie. Zrobię tak. Czyli zrobiłam coś głupiego. Dobra, jest ciemno. Jest dobrze. takim razie zmarnowałam strzałę mchową, bo mogłam się tu zaczaić i bez niej. A was jest tu dwóch. Dupa. Dzięki za klucz, stary. Chodź na rączki. Położymy cię na stole. Trochę nie cyrłam, no ale dobra. Tutaj był jeszcze jeden i on tam jest. Dobra. Na razie grzecznie po... Nastukam tutaj obcasami, jak przejdę. Ktoś mi tu idzie. A nie, ten co się kręci w kółko. Dobra. Czy jak w kózkach pójdę, to będę trochę ciszej? Chyba z shiftem się skradało, nie? Tak, z shiftem była przyczajka. Nic się tu nie dzieje. Kurczę, on tu przylezie. A ja jak pierdoła stoję w świetle. Nie. W nogi, Garrett, w nogi. Goni mnie, czy nie? Pewnie, że mnie goni. Drabiną współpracuj. No chyba nie wlazł do środka. Przynajmniej mam taką nadzieję. Matko, co ja cuduję? Ale mam klucz. Mam klucz i może on działa w tych drzwiach. Ha! Nie wiem, co mi to dało, ale... Ale jestem tutaj. Czyli de facto... No tak, bardzo potrzebny klucz. Co to jest? Się rusza. A! Czujnik ruchu. No dobrze. Tak brawurowej akcji to ja się nie spodziewałam. Ciekawe, czy jak przejdę tak o, to też mnie wykryje. Nie wykrył. Jakaś płytka. A, kolejna pułapka. Proszę bardzo. Tutaj, kurczę, na każdym kroku trzeba uważać. Skarby! Dla mnie wszystkie. Albo i nie. Nie, ten wytrycha ten. Ten już bardziej. Ktoś tu lezie? Przepraszam, znowu to zrobiłam. Aha. Muszę tego escape'a przebindować, bo to jest masakra. Mikstura lecznicza. No dobrze. Chwilowo nie mam ochoty walczyć. Ale kto wie, zwłaszcza, że tu pułapek od diabła. Sarni uciec. Zawsze o takim marzyłam. Obrazy, jak zwykle. No dobrze, trzeba liczyć na to, że ta pułapka się tu nie uruchomi. Aha. Dobra. Tam coś wisi. No ryly! Okej. Trucizna. Beczka, no dobrze. Stukanie obcasami tutaj nie jest dobrym pomysłem. Pytanie, gdzie jest ten czujnik, który mnie wyczaił. Może to przy drzwiach po prostu. Skórne pułapki. jeszcze więcej pułapek. I to taka, która zaraz w każdej chwili może mnie zdzielić. Okej. Skarby! Nie wierzę, że w to zrobiłam. Po prostu nie wierzę, że to zrobiłam. Ała! Ale przynajmniej dostałam kawałek złota. Dobrze, następnym razem muszę być trochę ostrożniejsza. A, bo tu nawet z dwóch stron pułapka, jak rozkosznie. Jakieś kurcze odgłosy dżungli w tle. Tylko mi coś kryje. Przejście tajne kryje, no dobrze. I złoto. Tylko tyle? No dobrze, mogłam się usmażyć przecież. Kawałka złota. Muszę być ostrożniejsza zdecydowanie. I do zakład, że jak tylko szarpnę za te drzwi, to tamta pułapka się uruchomi. O, tamta. Nie? Dziwne. Dobra. O, tutaj coś więcej jest. Ale zanim cokolwiek dotknę, to ja się tu porozglądam. Może za tym być pułapka. Nie, ale na pewno mogę podnieść alarm. Co to jest do diabła? Ślina doniczkowa. To raczej mi się nie przyda. Ale no cóż, kielichy przydadzą się jak najbardziej. I papierek. Uwaga, Młocia czyta. Trybuna Miejska. Niewiasta z przedmieścia, którą w ubiegłym tygodniu miejski sąd zwolnił z zarzutu kradzieży, została porwana przez członków zakonu Młota. Jest najprawdopodobniej przetrzymywana w nieludzkich warunkach w więzieniu Rozpadlin. Nie wiem, czy pamiętacie, ale byliśmy tam. Po naszego, zaraz jak to było, uczciwego pasera. I chociaż młotodzierżcy nie wydali żadnego oficjalnego oświadczenia na temat powodów więzienia kobiety, jeden z zakonników powiedział: zgrzeszyła była w oczach budowniczego, a wasze opieszałe prawo w niczym nie upatrzyło jej winy. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałam, bo z polskich znaków było ciężko. No ale dobra, zwijamy notatkę i lecimy dalej. Czym się zwijało notatki i leciało dalej? Spacją. Dobrze. Ciekawa notatka. Tylko zastanawiam się właściwie, czego dotyczy. O coś się potkłam byłam. A, nie, tą literkę E nacisnęłam. Czy ja mogłabym wstać z kucków? Dziękuję. No, otwórz ty. Da fuck was that? Okej. No cóż, każdy za drzwiami trzyma sobie coś takiego. Zupełnie normalne. Może tutaj gdzieś jest jakiś ukryty guzik, trzeba go nacisnąć. Nie wiem, usiąść na tronie? Raczej nie. Okej, no cóż, lecę dalej. Jakieś dziwne dźwięki tutaj ciągle słyszę. Zastanawiam się, kiedy ta pułapka nie wytrzyma i mnie prześciga. Zamknięte. Czy ja to otworzę kluczem, który znalazłam? Nie. Wytrychem? Tylko jeżeli to jest zamknięte, to pewnie ktoś by chciał, żeby pozostało zamknięte. Okej. Tak, wiem. Macie ze mnie polewkę, bo się czaję. Czy nie otwierałam tych drzwi? Z tamtej strony? No dobra. O, pułapka. Haha, widzicie? Dziura jest. Ta pułapka zapewne dotyczy tych kamyczków. Haha. Twoje pułapki są niczym. Jakiś dziwny ten płomień z lekka. No dobra. Komody się pewnie nie da otworzyć. Zobaczmy co na wyrku. Też nic. Okej. Każdy w wannie hoduje grzyby. Głaz. Spoko. Bardzo użyteczny. W umywalce. Perfekcyjna, zrobiłaby tu porządek. Okej. Kolejne zamknięte drzwi. Słuchajcie, nie wiem ile nagrywam, ale myślę, że to jest dobry moment, żeby przestać. W następnym odcinku dowiecie się, co jest za tymi wszystkimi drzwiami w tym całym labiryncie. Ja postaram się trochę mniej lamić i jednak korzystać z tego, że gra mi życie ułatwia, a nie na przykład mogąc wejść balkonem, wchodzę środkiem, tak? A później mi strażnicy gonią. Gra jest wystarczająco, że tak powiem, trudna, żebym nie potrzebowała sobie utrudniać wszystkich zadań. To co? Pamiętajcie, raz lama, zawsze lama. Do zobaczenia w następnym Złodzieju. Trzymajcie się ciepło. Cześć!